Cześć, tu Ernest! Raz na jakiś czas Fortnite zmienia format wyzwań i w tym filmiku rozjaśnię wam, jak działają nowe wyzwania oraz jak wykonać misję drugiego tygodnia. Zanim jednak do tego przejdziemy, to mam dla was garść ciekawych newsów powiązanych z odblokowywaniem nagród. Słuchajcie, w dniach 12 i 13 grudnia odbędzie się nowy zimowy turniej Trio. Cytuję, tu dla was szansa na zdobycie nagrody z puli w wysokości 5 milionów dolarów. W ramach zachęty do wzięcia udziału w tym turnieju, jeśli te 5 milionów to za mało, każdy uczestnik otrzyma graffiti Czacho Mikołaja. Ponadto za oglądanie wydarzenia The Game Awards na Twitchu będzie można odebrać kolejny gratis. Transmisja na żywo The Game Awards rozpocznie się około 12:30 w nocy w piątek, czyli tak, po najbliższej północy, na różnych platformach. W tym przypadku interesuje nas Twitch. Aby otrzymać gratis w formie malowania, trzeba obejrzeć co najmniej 1 minutę tego live'a i teraz uwaga, w czasie, gdy ten drop będzie aktywny. Twitch dał znać, że drop będzie aktywny przez pół godziny po jego ogłoszeniu na live'ie. Kiedy to dokładnie będzie, o której godzinie? Nie wiadomo, ale wiemy, że Fortnite tam na pewno się pojawi. Donald Mustard dał znać, że mają wielkie ogłoszenie. Ale jak już mówiłem, nie wiemy dokładnie, o której godzinie, więc trzeba oglądać live'a. W 2018 roku, kiedy Fortnite na tym wydarzeniu też miał duże ogłoszenie, Donald Mustard pojawił się w mniej więcej 3 godzinie. Więc tak, potrzebujecie konto Twitch, konto Epic Games i jeśli gracie do konsoli, to połączcie swoje konto Epic Games z kontem konsoli i takie przygotowane konto połączcie z Twitchem. Szczegóły są w opisie. Tutaj ciekawostka, specjalnie z tej okazji sklep został przełożony i będzie 2 godziny później niż zwykle. A do tego Nintendo na Twitterze dało znać, że tego wieczoru zaprezentują nową postać do Smash Bros. Ultimate. Tu chyba chodzi o agenta Jonesego. Poza tym w regionie Niemczech Fortnite aktywowano funkcję przeładowania fałdolców, dzięki której można kupić mniejsze pakiety fałdolców. Na przykład, jeśli brakuje wam 250 fałdolców do skina, to można dokupić mini pakiet 300 fałdolców. Jak już mówiłem, ta funkcja pojawiła się na razie w Niemczech, ale możliwe, że wkrótce zawita do sklepów w innych regionach. Okej, teraz wyzwania. Najpierw, jak w końcu działają wyzwania? W komentarzach raz na jakiś czas widzę pytania na temat wyzwań i punktów doświadczenia. W skrócie, w tym sezonie nie ma już mapy wyzwań. Zastąpiła ją lista wyzwań. Znajdziemy tu nasze wszystkie aktywne zadania. Teraz uwaga! Pomarańczowe, legendarne wyzwania to czasowe wyzwania tygodnia. Jeśli ich nie wykonacie, to prawdopodobnie przypadną na zawsze. Co tydzień jest nowe wyzwanie. Wyzwania epickie, czyli fioletowe, to wyzwania tygodni oraz skinów, które nie mają limitu czasowego, co oznacza, że można je wykonać na koniec sezonu. Niebieskie, rzadkie wyzwania za to wyzwania kart medali. Wyzwania zielone to ulepszone wyzwania dzienne, które dają więcej expa. A szare wyzwania to zwykłe wyzwania dzienne. Więc tak, w grze są dalej wyzwania, które gra sama nam przydziela raz na jakiś czas. Jednak jeśli poszukujecie więcej punktów doświadczenia, to musicie szukać na mapie. Wyzwania są u postaci, ale też na przykład na tablicach, rozstawionych w różnych lokacjach. Zadań jest tak naprawdę nieskończenie wiele. Wyzwania postaci ani wyzwania dzienne nie mogą się skończyć. Warto je robić, ponieważ w tym sezonie są przekozackie dodatkowe style do postaci z karnetu. Oto jakie poziomy trzeba wbić, aby je wszystkie odblokować. Epickie wyzwania warto robić dlatego, bo za epickie wyzwania są ekstra nagrody w karnecie. Dobra, przejdźmy teraz do wyzwań drugiego tygodnia. Te z pierwszego tygodnia są bardzo jasne i proste, ale drugi tydzień już jest nieco ciekawszy. Pierwsze wyzwanie drugiego tygodnia zleca nam zniszczyć 5 skrzynek na listy. Skrzynki na listy są do znalezienia zazwyczaj tam, gdzie domki, ale nie zawsze. Najwięcej skrzynek udało mi się znaleźć w Zielonych Żywopłotach oraz w Przyjemnym Parku. W sklepowej Sedybie na przykład tylko jeden domek ma skrzynkę na listy. Pamiętajcie, że tego typu wyzwania można wykonywać w trybie napadzianki, dowolną bronią. To naprawdę dobra opcja z uwagi na to, że tam jest odradzanie i jeśli ktoś was zlikwiduje albo wam zabierze skrzynki, to można polecieć gdzie indziej. Dalej. Drugie wyzwanie polega na podłożeniu 3 dowodów w kocim kąciku lub w spawalni spłuczek. To wyzwanie można wykonać na jednej z tych miejscówek, jako iż obie lokacje mają po 3 specjalne miejsca do podłożenia dowodów. Gdy ten filmik nagrywałem, to wyzwanie jeszcze nie było aktywne, ale w trybie powtórki widać dokładnie, gdzie trzeba te dowody podłożyć. W spawalni spłuczek, pierwsza lokalizacja, znajduje się przed 3 futurystycznymi toaletami na wystawie przy biurku. Aby to wyzwanie wykonać, w 3 różnych takich lokacjach trzeba podłożyć dowody. Drugie miejsce na dowody jest przy śmietniku, który stoi dokładnie w tym miejscu. Trzecie miejsce także jest przy dokładnie takim samym śmietniku, ale za spawalnią. To tyle ze spawalni.
W kocim kąciku za to miejsce na dowody jest przy kamperze kitka. Drugie znajduje się obok opon przy fioletowym kontenerze. A trzecie jest przed fioletowym śmietnikiem za stacją benzynową. Trzecie wyzwanie brzmi następująco. Znajdź części pojazdu. To bardzo proste wyzwanie. W trzech różnych lokacjach trzeba znaleźć i podnieść części. Pierwsza część znajduje się tutaj. Druga leży w tym oto miejscu. A trzecia tu. Przechodzimy dalej do czwartego wyzwania. Za zadanie mamy dostarczyć pojazd z kurzących kominów do przyjemnego parku. Do tego wyzwania oczywiście potrzebny jest dowolny samochód z okolicy kurzących kominów, ale weźcie też pod uwagę paliwo. Po drodze są przystanki i stacje benzynowe, w albo przy których zawsze są kanistry. Samochody w Fortnite mogą pojawić się z małą ilością paliwa i może wam po prostu nie starczyć na drogę, dlatego o tym nie zapomnijcie. Sama przejażdżka to bułka z masłem. Jeśli trafi wam się sedan, ciężarówka albo super samochód, to skorzystajcie z tej oto drogi, jako iż jest to najszybsza ścieżka. Inaczej sprawa wygląda w przypadku tego auta, ponieważ bez problemu można nim jeździć na skróty po trawie. Do piątego wyzwania też trzeba usiąść za kółkiem. Dowolnym pojazdem trzeba przejechać przez trzy różne, płonące okręgi. Z przyjemnego parku jest bardzo blisko do pierwszej lokalizacji. Na północ, przed tajną twierdzą, jest wyskocznia. Tam pojawi się płonący okrąg, przez który trzeba przejechać. Drugi płonący okrąg znajduje się na drodze pod niebieskim mostem na wschód od przyjemnego parku. Okrąg numer 3 jest na torze wyścigowym dla kosiarek, na górce przy sadzie. Szóste wyzwanie wysyła nas w poszukiwania wskazówek poukrywanych w przyjemnym parku, zielonych żywopłotach i zalewie zastoju. Pokażę wam teraz, gdzie te dowody są pogrywane. W przyjemnym parku są w niebieskiej skrzynce na listy. W zielonych żywopłotach dowody skrywają się w składziku. W zalewie zastoju skrzynka stoi m.in. tutaj. Siódme wyzwanie to zdecydowanie najłatwiejsze wyzwanie. Polega na zniszczeniu trzech psich bud. W przyjemnym parku wokół jednego domku jest mnóstwo psich bud. No, to wyzwanie jest tak proste, że nie ma potrzeby go jakoś specjalnie wyjaśniać. Kolejny tydzień, kolejne legendarne wyzwanie. W pierwszym tygodniu Mandalorianin zlecił nam wykonywanie zadań. W tym tygodniu legendarne wyzwanie brzmi następująco. Zadaj obrażenia z legendarnych broni. To wyzwanie ma 5 etapów. Pierwszy wymaga 1500 punktów, a finalny etap 7500 punktów. Tutaj uwaga, etapy legendarnych wyzwań uzupełniają się równocześnie. Nie trzeba ich robić po kolei. Do tego wyzwania polecam na parzankę. Jeśli nie macie szczęścia w znajdywaniu legendarnych broni, to pamiętajcie, że u niektórych postaci da się ulepszać bronie. Ale tych postaci na parzance nie ma, ani na arenie. I to w sumie tyle z tego tygodnia. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w bosie bojowym!